Tego nitra tutaj nie było. Dobrze, że tego się pozbyli. Ujmę to tak. Szczerze? Mam gdzieś zdanie osób, które będą mi wyjeżdżały z argumentacją, że o Jezu, pomidor, ale zobacz jaka ta gra jest ten, weź z niej zejdź i tak dalej. Że nie powinieneś jej w ogóle wyzywać, że to nie przez twórców i tak dalej. Ja rozumiem, ludzie, że wy możecie, nie wiem, czuć sympatię do The Wrath of Cortex, bo tak, znam osoby, co bardzo lubią The Wrath of Cortex i tak, znam osoby, które lubią się zagrywać w The Wrath of Cortex. Problem jaki jest, to jest taki, że nienawidzę, gdy ktoś próbuje mi wmówić swoje zdanie, mówiąc, że patrz jaka ta gra jest zarąbista, patrz jaka ta gra jest innowacyjna, zobacz co na... W ogóle, nazywanie The Wrath of Cortex innowacyjną grą, to naprawdę trzeba mieć coś z deklem, serio. Ludzie, ja rozumiem, że ta gra przeszła swoje, że ta gra dostała po dupie przez to, że kiedyś tam był projekt Mark Cerny, kurde, sorry, kurde, zaciąłem się, jak robot. Tak, rozumiem, że Mark Cerny tam chciał swoją gierkę z Crashem, gdzie miała być open world i tak dalej, to nie miał być to, co dostaliśmy teraz. Ale ludzie, co ja mam innego oceniać niż finałowy produkt? A jako, że uważam, że moim zdaniem finałowy produkt, czyli The Wrath of Cortex, to jest jedno wielkie gówno, to będę o tym mówił. I mam gdzieś zdanie ludzi, którzy będą mi tu zaraz wyjeżdżać, że o Jezu, ale ty jesteś taki... Serio, ludzie. Mnie naprawdę nie obchodzi to. Ja rozumiem, że można... Kurde, z DSA-mi się teraz myli, ja pierniczę. Rozumiem, że można lubić tę grę, no ale kurde, niektórzy to... Lubiąc tę grę zachowują się jakby, kurde, to byli już fanatycy tej gry. I to tylko potwierdza, jaka ta gra jest po prostu zwalona. Fanbase tej gry jest taki po prostu średni, moim zdaniem. Nie mówię tutaj, żeby nie było, że pakuję wszystkich do jednego wora, ale... Są, że tak powiem, osoby w każdym zresztą fandomie i każdej części danej gry, którzy zachowują się totalnie dziwnie i żenująco wręcz. Tutaj dali nitra, Jezus Maria. Ja na przykład uważam, że osobiście mam w dupie komentarze osób, które na siłę mnie będą przekonywać, jaka ta gra jest zarobista, jaka ta gra, nie wiem, ma w sobie coś. Ja niejednokrotnie już grałem w tę grę i jak dla mnie ta gra z każdego zagrania w tę grę, w sensie, że wiecie, z każdej próby, robi się ona coraz gorsza i coraz to bardziej utwierdza mnie w tym, że ta gra to jest jeden wielki krab. I serio, to próbowanie byciem Crashem trójką jest naprawdę takie żałosne wręcz, jeżeli chodzi o tę grę, że ta gra tak próbuje być nieudolną kopią Crasha trójki. Serio. Nie widziałem jeszcze żadnej gry Crasha, która próbowała to robić w jakikolwiek sposób. I zanim ktokolwiek powie Nitro Kart albo Tag Team Racing, ujmę tak. Te dwie gry, okej, okay, Nitro Kart stara się być jak Team Racing, tylko że Nitro Kart w przeciwieństwie do The Wrath of Cortex nie kryje się z tym, że jest inną grą, a The Wrath of Cortex próbuje na siłę udowodnić, jakoby, nie wiem, to była jakaś lepsza wersja Crasha trójki, co jest gównoprawną. I zawsze było gównoprawną. Zresztą mówię, ja swojego zdania nie zmienię. Szanuję opinię innych, że ktoś inny może mieć inne zdanie na temat tej gry, że ktoś może uwielbiać, ubóstwiać, okej, rozumiem. Ale błagam was, nie próbujcie na siłę mi zmienić światopoglądu, że o Jezu, bo ta gra ma taki inny, inną ma historię, że ta gra miała być inna. Naprawdę ludzie, nie interesuje mnie to. Ja patrzę na finałowy produkt, a jako, że finałowy produkt jest gówniany i zsie, no to sorry bardzo. I nie mam w dupie opinii innych, że na przykład wy powiecie, że jest dla was ten, tylko mam w dupie opinie osób, które próbują mi wmówić, jaka ta gra jest zarąbista. Na przykład takich osób to mam, szczerze powiem, że w dupie opinie i... I no i cóż, no prawda jest bolesna, no ale ja mówię autentycznie, serio, nie? Ja nie mam zamiaru tutaj udawać, że ojejku, bo wiecie... bo ludzie są tacy i tacy na świecie, nie?
że na przykład ktoś mnie zaraz zacznie tutaj, nie wiem, wyzywać w komentarzach, albo ktoś zacznie robić tyradę na mój temat, bo ojejku, bo jesteś hejterem mojej ulubionej gry. Naprawdę, ludzie, mnie to nie obchodzi. Gdyby mnie to obchodziło, to już dawno bym zamknął kanał na YouTubie. Bo serio bym się przejmował opinią innych i tu swoją drogą Nitro jest. Znaczy opinią innych, pod tym względem opinią takich hejterów bym się przejmował, że na przykład hejter by napisał: ej, jesteś gówniak, skasuj kanał, i bym to zrobił, no serio, no jeżeli ktoś by napisał mi, że jestem gówniak i skasuj kanał czy coś, to szczerze nie traktowałbym tego na poważnie. I mówię o takiej opinii, a nie o konstruktywnej krytyce, bo po raz kolejny powiem, mam wyjebane w hejt. Naprawdę. Sam jestem, sam nie powiem, że nie, moja opinia o The Wrath of Cortex jest jaka jest. Mogą inni powiedzieć, że to jest taki typowy hejt i nakręcanie hejtu na tą grę, no ale... No sorry. Takie jest moje zdanie. Ja nigdy nie mówiłem, że jakoś o The Wrath of Cortex będę się tak mocno krytycznie wypowiadał, że o Jezu, konstruktywna krytyka, tylko ja jawnie mówiłem, że hej, ta gra to jest gówniana i tyle, i hejcę tą grę. I zawsze tak mówiłem. Znaczy no, wcześniej mówiłem inaczej, bo wcześniej lubiłem tę grę, ale po czasie, gdy zobaczyłem, jak ta gra bardzo mocno odgapia Crasha Trójkę, to aż zacząłem wymiotować, jak zobaczyłem ten tytuł. Dobra, koniec już tej tyrady o The Wrath of Cortex, już się dużo nasłuchaliście. Zresztą i tak o The Wrath of Cortex jeszcze będę wspominał, jak będę robił Let's Play. Bo tak, V2 z The Wrath of Cortex się szykuje też w tym roku. Hej, ojoj, mamy 44 minuty na liczniku. Chyba jednak wyjdzie z tego tak z 3 lub 4 odcinki, jak nic. Nawet jeśli trudno. I tu mamy nowość, że nas ściga niedźwiadek. I tak, jedną z nowości, która się pojawiła niedawno, no to było to, że żeśmy zwiedzali ruiny, czyli zupełnie nowy typ poziomów. Znaczy, czy nowy typ, to bym tutaj się sprzeczał, bo jednak ruiny żeśmy zwiedzali w Crashu 1 też. No ale taka lepsza wersja tych ruin, więc w sumie powiedzmy, że to jest tak jakby nowy typ poziomu. W ogóle te warp... Nie, te boost pady są jakieś takie dziwne, bo one są takie właśnie teraz kwadratowe, lel? One są zmniejszone w tej becie. Pewnie jeszcze nie mieli takiego konkretnego modelu, że tak powiem. A. No, że tak powiem... Crash styknął się z jaszczurem. Styknął się końcówkami. Nie dopowiadajcie sobie nie wiadomo czego. Kurde. Zboczuchy jedne. Ale ta muzyka jest naprawdę inna, bo ja słyszę tutaj, jak ona się teraz rozkręciła i faktycznie ty, bo... No tak, bo pewnie powiedzieli sobie, ej, a to ty nie zauważyłeś tego w poprzednim poziomie. No, też zauważyłem, tylko chodzi tu o to, że jak się tak bardziej się wsłucha w soundtrack, to odczuwa się różnicę. W ogóle tam zostały właśnie dwa poziomy i kolejny boss. Tiny Tiger. Albo w becie inaczej on się nazywa. Zobaczycie zresztą. Kurde, znowu ten sam błąd popełniłem. Jezus Maria. Skup się. Tu w ogóle w tego, w boost pada nie trafiłem. I mamy polarka. Teraz uciekamy przed wielkim niedźwiadkiem. Mi się wydaje, że za tym niedźwiadkiem jest jakiś kurde ten robot, bo nie wierzę w to, że po prostu niedźwiadek ten ogromny
będzie chciał atakować kogoś ze swojej rodziny. Tym bardziej, że no Polar i jednak ten duży niedźwiadek to jest jedna i ta sama rodzina, bo to są niedźwiedzie polarne przecież. Więc to równie dobrze ten wielki niedźwiadek mógłby być wujkiem albo ojcem Polara, albo dziadkiem nawet. Więc nie chce mi się wierzyć, że wielki Polar byłby w stanie skasować swojego członka. Członka swojej rodziny. Bez żadnych podtekstów, ludzie. 30 na 58. Źle nie jest. Mogło być lepiej, ale nie mnie to oceniać. Został nam jeszcze teraz jeden poziom, czyli Sewer or Later, ale Sewer or Later to też będzie taka formalność, mogę powiedzieć w sumie. Unbreakable zaliczone. 13 żyć, 13 to jest pechowa liczba, czyli spodziewajcie się niedługo game overa jak nic. Dobra, Sewer or Later. Cieszę się, że w ogóle udało mi się nagrać te bety. W sumie to te bety można tak potraktować strasznie na luzie, te let's play'e. Przy okazji, znaczy, to nie jest jeszcze takie typowe zagrajmy na luzie, ale... Ale ta, można to trochę potraktować jako taki luźny let's play sobie. Bo co nieco tam jest zwracana uwaga na zmiany i co nieco tam luźnej gadki na tematy inne. Ostatnio w ogóle sobie ten... W sumie mogę o tym wspomnieć, bo to jest gra też od Naughty Dog, więc ten... Z czemu by nie wspomnieć o tym. Ostatnio złapałem ochotę na granie sobie w Jacka i Dextera. Nie streamowanie, nie żadne let's playowanie, tylko po prostu tak nagranie. I sobie ostatnio grałem właśnie w Jacka 1. I muszę przyznać, że Jack 1 jest bardzo piękną grą na PlayStation 2. I mówię to autentycznie, to jest jedna z najpiękniejszych gierek na PS2. Nawet Ratchet & Clank jest w sumie... Ratchet & Clank też jest bardzo piękny. Chociaż ja gram w wersję Jacka i Dextera i Ratchet & Clanka HD, bo wiecie, wersja na PS3 równa się HD i lepsza jakość. I tak wiem, że się nie powinno patrzeć na jakość w tych grach, ale jednak tekstury HD wyglądają 100 razy lepiej. Jak se tak gra się potem na oryginalnej konsoli. Tu w ogóle byłaby maska Aku Aku, a jej nie ma. Ciekawe, gdzie ją wcięło. Widzicie, jak nie robicie 100% w Sewer Later, w Sewer or Later, to macie coś takiego, że ten poziom szybko kończycie. No ja byłbym w stanie szybciej go skończyć, ale niestety wpadłem w pułapkę. Tam z tego co wiem będzie maska chyba po lewej stronie, o ile skrzynki nie zostały w becie też jakoś pozamieniane. Dobra, udało mi się. I teraz w lewą stronę, w lewo. Mamy gościa z tym, z miotaczem ognia. A my go sprzątniemy spin atakiem, bo czemu by nie. I jest Aku Aku, dobra, lecę. To było sprytne, nie powiem, że nie. Tym bardziej, że byłem bliski od tego, żebym spadł na sam dół. Siema i nara. Nara węgorz, nara w ogóle tutaj wszystkim, którzy występują w tym poziomie. Nie powiem, że nie jesteście nudni jak flaki z olejem. A my przejdźmy zatem do bossa, który na nas czeka. I skończymy trzeci warp room. No i zabierzemy się za czwarty. Szybko idzie nawet. No nawet szybko, no bo nie będę ukrywał, że nie jednak śmierci trochę w gierce spowalniają Crasha i zresztą mnie też. Bo jak i Crash jest spowolniony, to ja i też jestem spowolniony, zrozumcie to. Dobra tam, pal gumę. I do góry. Zobaczymy, czy aby na pewno Tiny Tiger ma inne imię. Muzyka z mojego starego intra. Oh yeah! Taz Tiger, dokładnie tak.
To jest ta Tiger. I on nie ma w ogóle. On nie, on swojego imienia nawet nie ma na pasku. Najgorzej. Naughty Dog wiedziało, że po prostu, żeby mu nie dawać imienia. Bo stwierdzili, że to będzie trochę kompromitacja, dając mu imię Taz Tiger. I tak, dla niektórych Taz Tiger może i pasować, ale ja nie mam nic szczerze do jego imienia. Nawet może i lepiej brzmi. Chociaż nie, Tiny Tiger lepiej brzmi. Tak badassowo bardziej brzmi, bo Taz to jest trochę jak, wiecie, Taz z tego Królika Baxa. Ale muzyka chyba aż tak mocno nie uległa zmianie z tego, co słyszę. Dala. Daj mi przycisk, który się odpali. A to tam się odpalił. Ohohohoho. Normalnie, kurde. Twórcy tutaj błysnęli kreatywnością, ja widzę. Naprawdę spadłem, bo Crash nie doleciał. Tego trochę nie lubię w tej gierce. Chciałbym kiedyś się tam dostać do tego jego, nie wiem, tego jego stacji, czy co on tam ma, kurde, tego, ten jego pokoik w sumie. Dobra, spadł se na dół, śmieć jeden. Zaraz go tutaj porobimy i się skończy, kurde, cwaniakowanie tajniego. To przewiedział to, kurde, śmietnik jeden. No nie, no co za gówniane guziczki. Jezu, one specjalnie to robią, żebym ja nie skończył konfrontacji z Tajnim. No i było to pewne, że zginę. Przyznawszy, że nawet Komodo Brothers nie zrobili na mnie takiego wrażenia. Znaczy, no dobra, zrobili wrażenie, ale jednak Tajni jest trochę trudniejszy z tego, co widzę. On tak jakoś koślawo skacze, co pozwala mu na większe ten. No wiadomo, o co chodzi. Widzicie zresztą, kurde. Myślałem, że on przeskoczy tam, a on poleciał w tom. Znaczy, on też tak w oryginale robił, wiadomo, nie? Ale kurde, nie można się pobawić kosztem tajniego Tigera. Nie można się jego głupotą pobawić. Dobra, udało się. Widzicie, jak go porobiłem? To było pewne, że on se, kurde, nie doleci. Bo se spadł na dół, hehe. I co, Crash teraz zacznie tańczyć, a Osu tam spadł na sam dół. Biedny Tiny, ciekawe, czy on się roztrzaskał, czy co mu się stało. W ogóle ciekawe, co tam jest w ogóle na tym samym dole. To mnie zastanawia bardzo. Kengin out. I mamy tutaj czwarty warp room, czyli przedostatni. I tutaj zaczynają się te dłuższe poziomy, więc może zacznijmy od tych takich mega fest długich. O nie, dobra. Niech miejmy już to za sobą, kurde. Miejmy to już za sobą, bo serio, nienawidzę po prostu Cold Hard Crasha. Autentycznie Cold Hard Crash to jest jedno wielkie bagno. I tak, szanuję również opinie innych, że mogą lubić ten poziom. Ale ja uważam, że to jest gówniany poziom z całej serii Crasha. Jak dla mnie to jest naprawdę bardzo gówniany poziom i nie lubię strasznie tego poziomu. Bo jest to dla mnie najgorszy poziom z całej serii Crasha. Licząc wszystkie gry platformowe. Bo nie liczymy wyścigówek, bo wyścigówki to tam, wiecie, inne uniwersum.